singing in the dead of night. Boom, doo, doo, boom, doo, doo. Take these broken wings and learn to fly. Boom, ba, doo, boom, ba, doo, for your life. Boom, doo, doo, boom, ba, you will hold life. Okres średniowiecza to czas krucjat, czyli zbrojnych wypraw rycerstwa europejskiego mających na celu uwolnienie Ziemi Świętej spod władzy muzułmanów. Czas ten to również epoka formowania się zakonów rycerskich. W skład zakonów wchodzili bracia rycerze, którzy nie przyjmując święceń, godzili się żyć jak zakonnicy, składając śluby czystości i ubóstwa. Ich głównym zadaniem była nie tylko modlitwa i kontemplacja, również walka w obronie wiary i ideałów przyjętych w regule zakonnej. Najsłynniejsze zakony rycerskie to templariusze, joannici oraz krzyżacy. Na ziemię polskie dotarli w pierwszej połowie XIII wieku na zaproszenie księcia Konrada Mazowieckiego do walki z pogańskimi Prusami, otrzymując w zamian ziemię chełmińską. Z biegiem czasu, poszerzając swoją aktywność, sami stali się zagrożeniem dla Królestwa Polskiego. Wybieramy się do zamku krzyżackiego w Toruniu, gdyż to tu właśnie podpisano sławne pokoje toruńskie, kończące wreszcie dwie wielkie wojny z zakonem krzyżackim. Jestem aktorem Teatru Wilczy. Nasz teatr został poproszony o to, żeby wzbogacić obchody święta Centrum Kultury Zamek Krzyżacki, ruiny Zamku Krzyżackiego w Toruniu. I poproszono mnie w ramach tego, żebym wziął udział w analizie całego cyklu drogi w zakonie, to znaczy od przez Giermka, pasowanie na rycerza, przyjęcie do zakonu, wybór na komtura, a na końcu wybór na wielkiego mistrza. Tak więc mówi do Was teraz, drodzy Państwo, wielki mistrz Konrad von Ulrichshausen. Mówi do Was z ruin Zamku Krzyżackiego w Toruniu. Zakon Boga broni i wiary, nie gwałty popełnia, jeno poganom krwi popuszcza, bo oni nie zasłużyli, by chodzić w świetle Pana i by oczy Pana oglądały ich niecne uczynki. Tak być musi. Jeno wiarę roznosimy między ciemność. Zdarzenie, które odbywa się w Toruniu od dwóch dni, to znaczy od soboty, od wczoraj, prezentuje właśnie, jak wspomniałem wcześniej, ten cykl kariery krzyżackiej, jaką można było osiągnąć. Wczorajśmy pokazywali, jak Konrad Ulrichshausen przychodzi do zakonu, zapoznaje się z życiem zakonnym, dostępuje na początku zaszczytu pasowania na rycerza, szkoli się w technikach rycerskich, poznaje właśnie fechtunek i całość życia rycerskiego. Następnie zostaje przyjęty do zakonu, a w kolei po latach bardzo wytrwałej i uczciwej służby zostaje wybrany na wielkiego mistrza. Dzisiaj inscenizowaliśmy ucztę, którą wielki mistrz wydaje jako pierwsze zarządzenie. Podczas tej uczty doszło niestety do niesnasek, które owocowały tym, że brać rycerska starła się, rozlała się krew. Wielki mistrz zakonu musiał podjąć decyzję o ukaraniu osób wszczynających burdy. Tak też się stało. Jeden z rycerzy, co oczywiście było bardzo nieprzyjemne dla mistrza, musiał został wydalony z zakonu, oddał płaszcz, został zwolniony ze ślubów zakonnych. Tam się kryje.
i udał się w wędrówkę do Ziemi Świętej po to, żeby odczyścić swoje grzechy. Co więcej, podczas uczty znalazł swoją część pokazy kuglarskie, zianie ogniem, jak również zamorski błazen przywiódł sztukę żonglowania w mury zakonne. Jestem aktorem Teatru Wilczy, który jest niezależnym teatrem, jedyną sceną ofową w tym mieście, w mieście Toruniu. Zawodowo się tym zajmuję, to znaczy, że utrzymuję się z tego i starał się to znaczy, z tego utrzymać. I stąd też takie momenty, w których jesteśmy proszeni, żeby wziąć udział w imprezach promujących miasto, ponieważ ruiny Zamku Grzeckiego są jak najbardziej częścią, integralną częścią Torunia. Kurde, to czas! Ty chrześcijanin przeciwko chrześcijanowi walczy! Serce me płacze! Poniesie karę odebrania płaszcza, a tym samym zwolnienia ze ślubów zakonnych. Zawsze z wielką chęcią, z wielką ochotą przystępuję do brania udziału w takich imprezach, ze względu na to, że przede wszystkim jestem Toruńczykiem, zakochanym w Toruniu, walczącym o to, żeby Toruń uczynił się europejską stolicą kultury w 2016 roku. Namawiam prywatnie i zawodowo wszystkich Toruńczyków do tego, żeby się przyłączyli do tej bitwy o europejską stolicę kultury. I właściwie to jest to, nad czym spędzam gro czasu teraz. Do najciekawszych zabytków średniowiecznych w Polsce zalicza się zamek w Rawie Mazowieckiej. To najbardziej wysunięta na południowy zachód warownia Mazowsza. Zachowała się do dziś tylko w niewielkim stopniu. Posiada ośmiokątną wieżę główną oraz fragmenty murów. W XVI wieku zamek stał się siedzibą przechowywania królewskiego skarbu kwarcianego, przeznaczonego na cele wojskowe. Zamek w Łęczycy, wzniesiony przez króla Kazimierza Wielkiego, był ważną budowlą obronną na terenie centralnej Polski. Do dziś zachowały się spore fragmenty gotyckiej budowli wraz z murami, bramą, wieżą, dziedzińcem oraz zapleczem gospodarczym. Zamek posiada również elementy renesansowe. Na zamku przetrzymywano po Wielkiej Bitwie Grunwaldzkiej jeńców krzyżackich oczekujących na wykup. Zamek ten jest co roku miejscem okazałych, cieszących się dużą popularnością turniejów rycerskich. Do miejsc związanych z pobytem zakonu templariuszy na naszych ziemiach należy kamienna kaplica zamkowa w Rurce, znajdująca się w województwie zachodniopomorskim, jak również kościół obronny w Chwarszczanach, do dziś skrywający wiele nieodkrytych skarbów i tajemnic. Zastęp rycerzy pogranicza Zbrodnicy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj dzisiaj na Zamku Toruńskim odtwarzamy wieki średnie, pokazujemy, jak to w tamtych czasach walczono, jak ludzie żyli, były spektakle, biesiada u mistrza. Jestem pewny, że mieszkańcom, wszystkim ludziom się podobało oraz były walki rycerzy zaciężnych. Tak jak widać po moich ustach, nie są to zbyt bezpieczne walki, zdarzają się wypadki, no dzisiaj na nieszczęście, tak jak wspominałem, ludzie myślą, że to są walki pokazowe, sztuczne. To są prawdziwe walki, w których zdarzają się wypadki. No dzisiaj mi tutaj usta trochę ucierpiały. Kolega ma złamany palec, pewnie teraz już jedzie na pogotowie. No, przyjemna, niebezpieczna i ciężka zabawa.
ciężkie hobby. Taka zbroja waży 35 do 45 kg, zależy od pancerza, od płyty, od rodzaju elementów. Tak jak tutaj mamy hełm garnczkowy, klapen wizjer, małpi pysk, klapen wizjer, czyli on jest świetnym hełmem, ponieważ hełm część ciosów odbija, jest stożkowaty. Hełm garnczkowy jest hełmem niespecjalnym, ładnie wygląda, ale cała siła uderzenia zostają na kręgosłupie, na głowie, więc my używamy takich hełmów jak właśnie małpi pysk, psi pysk, kreci, żabi pysk. Z uzbrojenia używamy miecze jednoręczne, starczą, półtora ręczne, obojczyk, napierśnik, nogi płytowe. No oraz używamy topory do walki, korbacze buzdygane, choć teraz to już jest, wycofuje się, ponieważ niebezpieczeństwo wypadku jest bardzo duże. Jeśli chodzi o rycerstwo, ja pasjonuję się tym, ponieważ od wielu lat mieszkałem pod samym zamkiem w Brodnicy. Jest to piękny zamek z nietypową wieżą, wieża, która ma wysokość 54 metry. Wszystkie zamki krzyżackie w granicach były 32-4 metrów. Ten jest wyjątkowy, ponieważ Brodnica jest w dole i musieli, żeby pole widzenia, widoczność jest takim nietypowym zamkiem, jedynym takim dużym. No i w wolnych chwilach chodziłem na zamek. No bawię się już w to 12 lat, więc to już jest spory czas. Poprzez zabawę promujemy, jeździmy do szkół, prowadzimy żywe lekcje historii. Oczywiście taka lekcja jest o wiele fajniejsza, jak dziecko dotknie miecz, zobaczy, dowie się dlaczego, do czego to służy. W książkach jest bardzo mało na ten temat. Po drugie, są standardowe zdjęcia, jak pokazują hełm, to tylko psi pysk, nic więcej, tylko miecz, żadnych elementów uzbrojenia. No i tak jak tutaj dzisiaj prowadziliśmy naukę walki z dzieciakami, to dzieciaki zobaczą, jak to się odbywało, jak to się trenowało. No i oczywiście więcej z tego, co słyszałem od nauczycieli historii, z którymi tam współpracujemy. O wiele więcej dzieci zapamiętują po takiej lekcji niż takiej czystej, suchej daty i tylko książki. Jeździmy także na Grunwald oraz na Malbork. To są jedne z dwóch największych imprez w Polsce. No Grunwald, wiadomo, wielkie zwycięstwo Polaków nad zakonem. Tam dzielimy się na rycerzy polskich i rycerzy krzyżackich. Ja już od wielu lat jeżdżę. Ale w tym roku byłem po stronie krzyżackiej, walczyłem po stronie wielkiego mistrza, czyli jesteśmy podzieleni na chorągiew pomarańską, akurat w której ja byłem i byłem obrońcą mistrza, wielkiego mistrza. Z nami, naszymi przeciwnikami były wojska litewskie akurat, bo na Grunwald przyjeżdżają wojska ukraińskie, litewskie, przyjeżdżają spora grupa już Anglików, przyjeżdża do nas nawet, żeby z nami się bawić. Choć to nie jest może do końca historyczne, ale zdarzało się, że tutaj na naszych ziemiach spotykano różnych nietypowych rycerzy. No ale jeśli chodzi o Grunwald. Grunwald jest... Chodzi o to, że cała otoczka związana z konnicą, to po pierwsze trzeba mieć stajnie, konie. Dużo osób chciałoby, no finansowa sprawa, nie mamy dotacji żadnych z urzędów. To są kiepskie, marne pieniądze, które no, po prostu nie wystarczają. Czy budowę grodu. No, jedyną fajną rzeczą jest teraz Unia Europejska, która nam pomaga. Tak samo stworzenie stajni. Też szukałem już takich miejsc, gdzie może było można napisać, żeby stworzyć taką grupę. Wiadomo, Byczyna już jest wielki ośrodek, oni dostali wielkie dofinansowania, super im to idzie. Ta szkoła cała rycerska, a to jest coś pięknego. Ja tak naprawdę, jak mam intensywny sezon, co już zauważam, to po sezonie mam bóle kręgosłupa i kurde, już tak chodzę na prądy. Bo tak już dodam, mimo woli, mimo mojego młodego wieku, no jestem dosyć, już zbliżam się pod 30, jestem blisko, choć tak naprawdę bardzo młodo wyglądam, jeszcze w stroju, no to już wszyscy mnie tam uważają, o jaki młoda osoba, jeszcze jak ktoś usłyszy, że ja tu się 12 lat bawię, to mówią chyba od kołyski już mówi, zacząłeś się bawić. Warownia Kapituły Pomezańskiej w Kwidzynie należy do najciekawszych założeń katedralno-zamkowych w Polsce. Do elewacji zachodniej dostawione jest największe na terenie państwa krzyżackiego gdanisko, połączone z zamkowym gankiem wspartym na 5 wysokich arkadach. Zamek ten posiada krużgankowy dziedziniec wewnętrzny.
Naroża są akcentowane kwadratowymi wieżami, z wyjątkiem naroża południowo-wschodniego, gdzie stoi najwyższa, główna wieża, będąca jednocześnie dzwonnicą katedry. Imponująca jest również sama katedra, wybudowana w stylu gotyckim. Bo jak my byliśmy w tamtym roku w Czechach, była super impreza. Sama inscenizacja, tylko tam u nas tego nie ma, nie? Ja bym na przykład dążę do tego tak jak tam. Oni próby najpierw robili, bo tak to my się tu spotkamy, dobra, jest narrator, to tamto. Ale to tak, to każdy później tam coś oleje, coś, a tam próby normalnie, były 3-4 próby. Tam było z tym, ze śmiercią, ta inscenizacja, jak później król umarł i nagle była muzyka i nie wiem, jak oni to zrobili, czy z podziemi dym. I nagle śmierć się pojawiła, nie? I szukała ciekawe tego króla. Mój kolega w ogóle trafił. On trafił akurat na taką sytuację, no, miał takie szczęście, że poległ przy właśnie królu. No i całe wszystkie kamery z góry, które były nagrywane, później zdjęcia, to on akurat leży przy królu czeskim, więc miał taką fajną przygodę. Mówi teraz na stronach tej imprezy, też jest w tle od razu z królem jako poległy. A tak a propos imprez, taką ciekawostką, co jest dla mnie moim bólem, że w szkołach tego nie mówią, a to jest bardzo ważny fakt historyczny. Wszyscy mówią o bitwie pod Grunwaldem, że tam była taka wielka bitwa, a mało kto wie o tym, że niedaleko 30 km od Grunwaldu jest taka miejscowość Kurzennik, na wzgórzu stoją ruiny zamku. Co mnie teraz cieszy, władze miasta zaczęły kosić drzewa i odsłaniać ten zamek, że ludzie tam Urlich von Jungingen stacjonował swoją armią, czekał na Władysława Jagiełę. No i Władysław Jagiełło miał takie zamiary zdobyć ten zamek. Tylko że w tamtych czasach, tak jak i w tych, było duże szpiegostwo za pieniądze, za jakieś za ziemię. Więc Władysław Jagiełło, jak podszedł pod zamek w Kurzenniku, to znalazł się szpieg, który przekazał mu informację, że Urlich von Jungingen jest tak dobrze przygotowany do armii i wojny, że Polacy nie mają szans żadnych zdobyć tego zamku i poniosą pełną klęskę. Po jakichś tam paru dniach zastanowienia się, rozważania, Władysław Jagiełło podjął decyzję, że się wycofa z zamku i ruszył w stronę Grunwaldu, więc zmusił tym ruchem Urlicha von Jungingena na opuszczenie zamku. Po drodze Urlich von Jungingen zatrzymał się na biesiadzie, ostatniej biesiadzie zakonu krzyżackiego na zamku w Bratianie. To też była twierdza, dosyć duża, prowadzona przez 26. chorągiew bratiańską, która uczestniczyła w bitwie pod Grunwaldem. No i tam ostatnia była to ich biesiada przed samą bitwą. Teraz staramy się, moi znajomi, oczywiście ja im pomagam, staramy się zrobić taką biesiadę, odtworzyć tą biesiadę. Imprezy chcą zobaczyć duże potyczki rycerskie, to zapraszamy. No oczywiście tam jest mały uskok historyczny, ponieważ tam wyjątkowo wygrywają krzyżacy, niech się cieszą, że chociaż raz mi się udało wygrać, bo za tydzień później, dwa tygodnie później, oczywiście poniosą pełną klęskę pod Grunwaldem. Po spaleniu Jana Husa na Soborze Konstancji w 1415 roku czeskiego reformatora religijnego i bohatera narodowego wybuchło powstanie w Pradze, które ogarnęło całe Czechy i stało się początkiem wojen husyckich. Na czele wojsk husyckich stanął jeden z najsłynniejszych rycerzy ówczesnej Europy, Jan Žižka. Wojny husyckie osłabiły pozycję kościoła katolickiego i przygotowały grunt dla idei reformacji w Europie. O dziedzictwie tamtych czasów przypominają imprezy corocznie organizowane na Grodzie w Byczynie pod nazwą Dzień Czeski w Grodzie, gdzie znajduje się Polsko-Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa. Jestem namiestnikiem Obockiego Bractwa Rycerskiego i zarazem kasztelanem Grodu w Byczynie. Ta impreza, w której dzisiaj uczestniczymy, jest to Dzień Czeski w Grodzie. Jest to nasz partner w projektach unijnych, a zaprosiliśmy go tutaj, żeby pokazał swoją kulturę,
i wszystko, od kuchni poprzez bycie do samego rana. Mam nadzieję, że się wszystkim będzie podobało to, co Czesi pokażą, tym bardziej, że nie jest to pierwszy ani ostatni dzień czeski w Grodzie. One będą się odbywały już teraz cyklicznie, co roku. Tym bardziej, że to są, jak już wspomniałem wcześniej, to są nasi partnerzy w projekcie unijnym. A jeżeli ktoś jeszcze nie próbował knedlików czeskich, no niech żałuje. Přiletí čáp, dáma už je zneustěná, hrdí si libuje, jaký je chlad, hej, hej, hej! Mým imię jest Petr Szablachta i jestem prezesem Szermyskiego Spolku Jesennik. Tutaj myśmy przyjechali, bo tutaj jest dzisiaj robiona taka impreza pod nazwą Czeski Dzień w Grodzie. No po prostu teraz naszymi partnerami tutaj z Polski robimy i pokazujemy nasze dowiedności i to, co my umiemy robić najlepiej. Tutaj możecie widzieć pokazy muzyki i po prostu będą tu widzieni takie pojedynki szermiarskie i jakieś tam rzemieszła, kowal i po prostu jakieś tam wyroby czeskie, co tak u nas tradycyjnie jest robione. Teraz tu mamy i prezentację kuchni czeskiej, takiej tradycyjnej. Prezentujemy jeseniki. To jest u granicy Ugluholas, tam po prostu robimy takie pokazy siermiarskie z różnego rodzaju wieków. Prezentujemy po prostu Słowanie, robimy wikingów, renesansja i robimy gotiku, jakieś tam rzemiosła dawne. No i tak prezentujemy tutaj swój kraj, że te jeseniki, bo jest to kraj górnaty. Najwyższa góra jeseników jest Pradziad. Po prostu i tą imprezę finansuje prawie mikroregion Pradziad. Za nas zostaje Svatá Anna, Panna z rana Panna Rosje, nie dostała bez Ewoli. Moje imię jest Iwan, przyjechałem z Białorusi. Pracuję przede wszystkim z młodzieżą i dziećmi. Moją specjalnością jest zabawa akrobatyczna za pomocą specjalnych noży. Co mogę wam zademonstrować? Robię wraz z przyjaciółmi spektakle oraz występy dla młodzieży. U nas na Białorusi jest również dużo bractw rycerskich. Ale nie ma takiego pięknego grodu jak ten, gdzie odbywają się równie wspaniałe turnieje rycerskie. Można tu nawiązać znajomości i zawrzeć kontakty. Podoba mi się tu bardzo. Jak odnosicie ludzi, mnogo znajomych? Jestem wojskowym, oficerem. U nas na Białorusi jest szkoła, gdzie przedstawiam żywą historię swojego kraju. Robię z dziećmi wyroby rękodzielnicze, które należą niestety u nas do rzadkości. Do najciekawszych średniowiecznych zabytków Pragi, stolicy Czech, należą kościół świętego Wita, znajdujący się na zamku na Hradczana, kościół Marii Panny przed Tynem, ratusz staromiejski oraz most Karola. Na Dolnym Śląsku, który należał w epoce średniowiecza do korony czeskiej, znajduje się wiele interesujących zabytków. Do takich należy niewątpliwie zamek Bolków, którego fundatorem w XIII wieku był książę legnicki Bolesław Rogatka. Posiada mury obwodowe, przy których wzniesiono budynki mieszkalne i gospodarcze. Unikatem na skalę kraju jest wieża zbudowana na planie kropli z ostrzem skierowanym w stronę spodziewanego ataku. Takie rozwiązanie powodowało, że wystrzelone w stronę baszty pociski
ześlizgiwały się po kamiennej ścianie. Zamek Czocha został wzniesiony w XII wieku z inicjatywy króla czeskiego Wacława II. W późniejszych latach wielokrotnie zmieniał właścicieli, przez to był wielokrotnie przebudowywany. Obecnie stanowi on niepowtarzalną mieszaninę stylów architektonicznych. Posiada on kamienny most prowadzący do głównej części budowli, której dominantą jest charakterystyczna kamienna wieża. Warty zwiedzenia jest też urokliwy wewnętrzny dziedziniec. Zamek często oblegały różne wojska, m.in. husyckie. Po prostu chcemy, aby tutaj ludzie z Polski widzieli, że taki kraj istnieje i że jest tam dużo do zobaczenia, bo tutaj jest taka równa plita, nie po prostu jest tu rowina, a u nas są góry. No to zapraszamy tam k nam do gór, bo jest tam możliwe zrobić dużo spacerów, spacerowanie po górach i dużo zamków do zwiedzania i takich atrakcji. Chyba pierwszy raz my się spotkali z Andrzejem Efendym Kościukiem, chyba jest to 5 lat, co już tutaj wjeżdżamy. No a potem uczęszczymy się na tych różnych imprezach prawie robionych w Interregu, a za podpory mikroregionu Pradziad. Jeden z efektów współpracy przygranicznej tutaj gminy Wytrzyna i z Latych Gór. Po prostu z Latych Górach jest skansen pukania złota. I tutaj jest gród. Myśleliśmy, że coś takiego chcielibyśmy zrobić i u nas w Czechach, ale po prostu brakuje, nie chcę mówić, że ochota jest, ale po prostu jest dużo tego kolem jednania z urzędami i tak. Dzisiaj jeszcze dużo, jak dopisze nam trochę pogoda, to ludzie będą mogli widzieć jakieś pojedynki szermiarskie. Trochę inaczej robione, tak jak tutaj w Polsce. Takie więcej pokazowe, tak jak jest w filmach historycznych. Po prostu robione podle starych, dawnych traktatów. Chyba zaproszę widzów do tego i myślę, że będzie świetna muzyka w podaniu aktorów z Czech, muzyki dawnej. Dzień dobry, nazywam się Władysław Jurasz. Pochodzę ze Zlina. Jestem członkiem grupy szermierczej Revertare. Przyjechaliśmy na zaproszenie Bractwa Rycerskiego Jesenik. Nasza grupa zajmuje się okresem późnego średniowiecza, czyli około roku 1420. Strój kardynała, który mam na sobie, jest repliką stroju z tego okresu. Nasza grupa istnieje od 13 lat. Zajmujemy się nie tylko czasami średniowiecza, ale też i okresem późniejszym. Kiedy w 1977 roku kasztelan zamku w Golubiu Dobrzyniu Zygmunt Kwiatkowski organizował pierwsze w nowożytnej Polsce turnieje rycerskie, nie przypuszczał, że ruch rycerski z czasem nabierze tak ogromnego rozmiaru, jakim jest dzisiaj, a inscenizacja 600-lecia bitwy pod Grunwaldem sprowadzi tysiące miłośników średniowiecznego oręża i stanie się wielką manifestacją uwielbienia do tego jednego z najciekawszych z punktu widzenia polskiej historii okresów historycznych.